oczywiście, że pali, przynajmniej jakieś 30% więcej. Bo każdy kierowca korki przelicza na paliwo. Paliwo to jest mało, chodzi sprzęgło, gaz, hamulec, pozostałe wszystkie układy i całe auto, eksploatacja jest dużo droższa. Tego nikt nie liczy, bo każdy patrzy na paliwo. Paliwo to nie wszystko. Eksploatacja samochodu jest przynajmniej 30% droższa, a ceny mamy takie, jakie mamy. No wiadomo, no. Jagiellońska od tutaj od zamknięcia do praktycznie aż do Fordonu, można powiedzieć, Jagiellońska, Fordońska. Kamienna jest załadowana, wały jagiellońskie, królowe Jadwigi, no praktycznie całe centrum i te wszystkie boczne. Kiedyś to mogliśmy skręcić boczne uliczki, bo widzieliśmy kawałek dalej się pojechało, ale nie było korków. A w tej chwili obojętnie w jaką boczną pan zjedzie, to jest taka sama, taki sam się po prostu czas pokonuje te odcinki, jakby pan normalnie jechał. Że to jest następstwem zamknięcia Fosza, nie? Przez jedno do łęby. Pracę tutaj na ulicy Fosza. Myśli pan, że drogowcy zdążą? Na od myślenia to ja tu nie jestem. Ja wiem, że nie zdążą. Wiem, że tam się nic nie robi. Remont Fosza, proszę pana, przy dzisiejszej technice to powinien trwać 1,5 do 2 miesięcy góra, ten odcinek. Jeżeli my chcemy tak długo taki kawałek ulicy w mieście budować, to o autostradach zapomnijmy.